No więc siemano ludziska, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ jestem sobie na dworcu. Tam za mną w tle widzicie pociąg. Wiem, że jakoś coś może jeszcze nie grać, ale tu trochę nie ma światła, więc wezmę sobie plecak, pójdę gdzie jest trochę więcej światła. Ogólnie wiem, nie wiecie o co chodzi, czemu jestem na dworcu, co ja tu robię. Ogólnie tak, przyjechałem sobie ogólnie do Krakowa i pomyślałem, że wezmę kamerę, ponieważ tak naprawdę miałem tylko w planach spotkać się z przyjaciółką, pójść z nią do kina, ale napisała do mnie jeszcze taka koleżanka, że jest na peronie i czy bym nie zdążył, i na styk zdążyłem, także kurde, jestem zaskoczony. Patrz, no miałem nie nagrywać, ale wiesz, tak wyszło. Patrzcie, spotkałem znaną youtuberkę, tak? Ludziska, pewnie nie wiecie o co chodzi, jestem sobie z dwoma youtuberkami. Ta, dokładnie. I ogólnie jechałem do Krakowa sobie do kina, gdy Nikola powiedziała, że będzie tutaj. I... no wiem, że się pan... I... a to życie vlogera, halo. No i nie przyjechałem na czas, ale trochę zdążyłem chociaż. Także liczą się chęci. Na Szczecin, czy gdzie wyjedziecie? Lecimy na Szczecin, no pozdrawiamy Szczecin. Możecie wpadać tam na kanał. No i zapytałem się was ogólnie na snapie, czy chcielibyście vloga z dzisiejszego dnia. I wiele osób właśnie chciało, więc zrobię dzisiaj vloga. Więc nie wiem jakim cudem zdążyłem, no ale jakoś zdążyłem. Teraz czekam na Natalkę, muszę się gdzieś na spotkać. Pójdę do sklepu, bo mi się strasznie chce pić. Do jakiegoś może McDonalda, potem się z nią spotkam i potem lecimy do kina. Także mam nadzieję, że vlog jakoś wyjdzie. Miałem jeszcze w planach spotkanie z Kubą z kanału PNTCMZ Football. No więc ludziska, zamówiłem sobie McDonalda, zjem sobie, bo trochę zgłodniałem. I potem widzę się z Natalką. Także życzcie mi smacznego, a my widzimy się potem. Jeszcze mam fryteczki, chcecie? No ja tak za bardzo nie chcę. Nie, dziękuję. Tak, keczup się rozlał chyba. No to tyle ogólnie chyba. Ciekawy ten vlog będzie. Patrz, zaczął się na peronie, potem poszedłem do McDonalda, potem dwóch kolegów przyszło, którzy mnie i tak nie lubią, a potem idę do kina i na tym się kończy vlog. W ogóle ludzie, idę sobie i stew jest w galerii. Patrzcie na to. Okazało się, że przegapiłem. Stew z tym Little Monster i Damianem poszli już, ale to nawet nie wiedziałem o tym. Także stoję sobie przed wejściem do galerii. No, stoję sobie przed wejściem do galerii i czekam na Natalkę, która jest już niedaleko. Ma jeden przystanek, także zaraz powinna być. Cześć! Nareszcie! Jestem sfrustrowany. Jest mi smutno, jest mi źle. Wiecie, siedzę sobie. Siedzę sobie i patrzę tylko na ciebie. W autobusie, co nie? Nudzi mi się. Chciałbym sobie coś porobić, ale nie. Bo ta oto osoba zabrała mi telefon. I robi mi tak zwany włam na snapa. Co nie? Wiecie, 2K18, taka moda. Ech, te dziewczyny. Możesz mi nie psuć timelapsów? Ludzie, ogólnie to chciałem wam życzyć wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, żeby wam się wszystkie postanowienia noworoczne spełniły. No i wesołego jajka, znaczy prezentów pod choinkę. O, dobra, nie. Ej, ja chcę to jakby widzieć. Tak zrobić fotkę do miniaturki? To dawaj. To tylko wiesz, musisz skończyć nagrywać, albo w sumie możesz... Wlałem palasa. Życie nie ma sensu. Mogę się zaciąć w tych drzwiach? To było zawsze moje marzenie. A gdzie drzwi? Gdzie ona jest? No tak, a co o tym powiesz, że jesteśmy punktualnie? Znaczy prawie. Ale gdzie jest moja przyjaciółka, ty mi powiedz? Nie wiem, no zgubiła się.
To takie zagrania. O, lecimy z tak vlogiem. Dobry vlog. O, patrz, odparowywuje, ale będzie magia. Ile można? Film, reklamy już się zaczęły. No to lecimy po bileciki, to ty masz kamerzystki rolę. Czyli dwa ulgowe i normalne, tak? Właśnie. A, w sumie. Będzie sala mniej drzwi, a 15 piętro wyżej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Duży, mały, średni? Duży, no 3 osoby. Na dużego chłopaka, to no. Duży popcorn. Aha, dobra, nagrało się, dobra, drama. Ale nie bez mojej twarzy. Jeżeli chcecie, żeby Natalka założyła kanał, to piszcie w komentarzu. Dobra, teraz tak, umowa. 2000 łapek w górę i 20, tak, 20 to będzie wyświetleń. Dobra, teraz taka akcja, ludzie. Natalii nie pasuje 2000, także 2500 łapek i zakłada kanał. Elo, tak. Patrzcie, to ten fame. Ludzie, jestem głupi. On mi kazał wyjść, wyszedłem wyjściem ewakuacyjnym. Nie mam biletów, nie wejdę. A jestem chory. A on jest chory, więc życzcie mu zdrowia. Jak mnie nie wpuszczą do kina przez tego człowieka, to ławki w dół. Jaki to masz telefon? 7, ty masz iPhone X. Igra, ja. Dobra, no, to odezwał się. Tu wraca z Nike, czy się tutaj tam masz. Ej, o, myślałem, że mam bilety. To był kozak, jakby miał bilety. Zabiję tego człowieka, zabiję. Przysięgam, nie chcieli mnie wpuścić. Nie wiem, czy trafię teraz, ale umówiłem się z nim, że może jeszcze się spotkamy i coś nagramy szybko. Tylko on teraz dopiero mu się zaczął film, a mi się będzie kończyć. I z tego filmu nic nie rozumiem. Zabiję go naprawdę. A kogo my tu mamy? Cześć. Dobra, teraz ja nagram swoje wyżalenia. Więc cześć ogólnie, ludzie. Wchodzić do budki, żeby zrobić zdjęcie z aparatem. No. Dobra, jesteśmy ogólnie bardzo, jeszcze raz bardzo zawiedzieni. Nawet ta oto Daria tak myśli. No masakra po prostu. Dawaj, byliśmy sobie Escape Room, co nie taki film, nie polecamy. Nie, tak? nie polecamy. Ogólnie w skrócie, w pół minuty wam opowiem, o czym był. Urodziny, super prezent, czyli Escape Room, tylko ten Escape Room w wersji hardkorowej, wszyscy pozabijali się, oprócz jednej babki, która wyszła cało... Nago. Tak. No i ogólnie tego, nie polecamy. Masakra. Natalka chciała na naznaczonych i ja się uparłem na to. Znaczy nie uparłem się, tylko po prostu jedyny film tutaj był. Także nie moja wina. Uwaga, zgadnę, która godzina? 22:09. Uwaga. O kurde, zgadłem. Ja cię kręcę, zgadłem. Dobry jestem, co nie? No ale ogólnie, no która jest? 22:23. Dobra, patrzcie, czy zgadnę. Uwaga. Kurde no, 22:09. Mamy problem. Otóż jest budka i 10 zł, widzicie, kosztuje zdjęcie jakieś głupie. I Natalka, jaka że jest dziewczyna, to się uparła. Uparła się, żeby no tak, ja 10 zł wydać. Patrzcie, ja wam dam poradnik, jak nie wydawać nic i zrobić sobie zdjęcie. Patrzcie, wyciągacie swój telefon, niekoniecznie iPhone, ale odblokowujecie go. Odblokowanie produktu. I patrzcie, klikacie na przykład Snapchata przykładowo. I wiecie, teraz zdjęcie sobie robicie. O to chodzi, co nie? No, i tak się zdjęcie robi za 0 złotych. To jest zarąbiste. Ty tu masz mi czemu? No. Ja wam powiem czemu. Słuchamy cię. Otóż, moi drodzy państwo. A, bo masz ledy, tak? U góry? Bo mam ledy, ledy u góry. Ledy, które mam na biurku. Ej. Nie przybliżaj tak na mnie. No. No, albo na moje do Andrzeja. Ale nie, to jest zarąbiste, bo tutaj możesz tak zarąbić ten i to jest takie zajebiste, no Daria. I ty myślisz, że tu korzystnie będziemy wyglądać? No. Ach. O, cute. Radnik, jak znaleźć sławną... O, cześć Daria, pozdrawiam Snapchata Darii. Poradnik teraz wam pokaże, jak znaleźć sławnego youtubera, mającego 200 tysięcy fanów, plus grający dobrze w piłkę. I ma współpracę z Nike. Teraz wam pokażę, jak to zrobić. Ogólnie szukamy
Może być to losowe miejsce, na przykład ja znajduję się w kinie i szukamy, no szukamy, patrzymy. Kuba, nie ma go tu. Ani też tu. Gdzie jesteś? Tam też go nie ma. Może w popcornie się kryje, też go nie ma. Więc szukamy, szukamy, szukamy. Na schodach? Też nie ma. O, znalazłem. Nie. Szukamy, szukamy, szukamy. O, patrzcie. Szukamy, szukamy dalej. Szukamy, szukamy, szukamy. Gdzie jest ten sławny youtuber? O, dzień dobry! No tam dziewczyny siedzą. Tylko da nagrywam. Ja ogólnie jestem chory. Tak, chory jest. Nagrywasz teraz? Tak, nagrywam teraz. Ogólnie jestem chory, ale przyjechałem do kina specjalnie dla mnie. Dla mnie, to nie? Tak. Dla mnie. I oczywiście go subskrybujcie. Jeszcze raz powtórz. Subskrybujcie na Nestera, łapujcie. Dzięki. Ej ludzie, zawsze jak jeździłem do babci, do Wieliczki, zawsze chciałem z bliska zobaczyć ten... No, świętej pamięci, teraz to w sumie dziadka. Zawsze chciałem zobaczyć ten komin, zawsze. W końcu zobaczyłem go z bliska. Nie. Dziewczyny, przepraszam was, ale muszę spełnić swoje marzenie. Muszę to zrobić. Jakie to jest wielkie! Dobra, moje marzenie się spełniło. Teraz mogę wracać. O! Ja! O! O, ale zimno! O! Jezus, jak zimno! Nie! O! O moje Kelwiny. Nie no, o... ej czekajcie. Jak ja teraz włożę nogę, jak ja mam całą w błocie. Muszę wytrzeć. O błoto! To nie jest błoto, to jest trawa. Ej! Ukradłam mu właśnie Easy. Dasz mi buta. I... Dziewczyno. Włośnik masz ze sobą. Nie, wydaje ci się. Przecież cię uwielbiam, wiesz, że to no przestań, no przestań, no przestań. Jeszcze może jedną nuteczkę. Dobra, może wybaczę. Podsumowując dzisiejszy wyjazd, był to spoko. Mam nadzieję, że spoczko vlog. Nie mam nadziei, ja wiem o tym, że spoko. Wybaczyłem tej kobiecie. Rozgrzeszenia jej udzielam. A mojej Easy, jesteśmy sobie gdzieś, nie wiem gdzie, bo ja tej okolicy nie znam. Pana to tu 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 ru, 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 ru. A jestem vloger, co nie? Jestem profesjonalny vloger. Ogólnie to my się żegnamy, bo nie chce nam się już potem nic nagrywać. Jesteśmy sobie przed kochaną Bonarką, przed, która jest już zamknięta, przed piękną choinką, znaczy Natalką, chciałem powiedzieć. Te święta się już skończyły. Aha. Chyba nie. A dobra, no to dziękuję za oglądanie. Ile mają łapek dobić? Powiedz. Milion. Milion łapek w górę dla Natalki, będzie więcej vlogów. I no, i chyba tyle. To hejka. Nie. Przybij pionę.